Podczas tego polowania króla zaatakował niedźwiedź. Hello, dzisiaj witam Was z Bliznego. Blizne jest to spora podkarpacka wieś, w której znajdują się choćby takie cudadziwy. Jest to jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce. Został on wybudowany prawdopodobnie przed 1470 rokiem. To dlatego, że z tegoż właśnie 1470 pochodzi pierwsza wzmianka o tym kościele. Tutaj oto mamy wejście do kościoła. No, zwiedzanie go wewnątrz jest możliwe, ale tylko od maja do października. A mamy luty. Powstaniem wsi Blizne wiąże się pewna arcyciekawa legenda. Otóż Blizne znajdowało się wówczas na terenie Rusi, bodaj czerwonej. Ruś tę do Polski przyłączył król Kazimierz III Wielki, jeden z najwybitniejszych polskich władców. Z tej okazji król wraz ze świtą przyjechali tutaj do Puszczy Karpackiej i urządzili sobie polowanie. Podczas tego polowania króla zaatakował niedźwiedź. Jeden z towarzyszy króla na tego niedźwiedzia się rzucił. Oni go tam wspólnie, no już nie wiadomo, czy przepędzili, czy zabili. W każdym razie ów niedźwiedź tego towarzysza poranił. W podzięce za uratowanie życia król temu człowiekowi przekazał kawałek tutejszego lasu. Człowiek ten las ten zagospodarował, urządził tutaj wioskę, którą od swoich blizn po walce z niedźwiedziem nazwał Bliznę. Ten moment przyłączenia Rusi do Polski to był taki czas, w którym na tych terenach praktycznie nikt nie mieszkał. Stąd też wyszło zalecenie króla Kazimierza III Wielkiego, aby te tereny powoli zasiedlać, tworzyć tutaj małe wioski. Z których oczywiście później do królewskiego skarbca miały płynąć podatki. To się nie zmienia od wieków. Piękny widoczek. Te młode drzewka są dębami pamięci dla uhonorowania żołnierzy Armii Krajowej, którzy pochodzili z Bliznego. Oto kapliczka położona w bodaj najwyższym punkcie Bliznego.
została ona tu postawiona dla upamiętnienia pewnej bitwy, o której oczywiście zaraz wam opowiem. Żeby jednak opowiedzieć o tej kapliczce, to najpierw muszę się skryć gdzieś w lesie, gdzie jest mniejszy wicher. Kapliczka oczywiście zamknięta. Ale zajrzymy w taki sposób. Widać tam co? W 1624 roku stacjonujący w pobliskiej wsi Różanka Tatarzy zaatakowali Bliznę i uprowadzili 60 osób. Niedługo później w Bliznem pojawiły się wojska, jak mówili tamci mieszkańcy Bliznego, były to wojska w białych szatach. Owa armia przepędziła Tatarów, wyparła ich stąd oraz odbiła wszystkich 60 uprowadzonych osób. Wszystkie 60 uprowadzonych osób. Nie jest wiadomo do końca, co to były za tajemnicze i cudowne zarazem wojska. Owe białe szaty ciężko stwierdzić. Być może nie były to szaty, tylko białe skrzydła. A białe skrzydła na plecach miała husaria. I to właśnie na upamiętnienie tego wydarzenia, tam na wzgórzu Świętego Michała, o tam, wybudowano kapliczkę. Kapliczki na tamtym wzgórzu mają mniej szczęścia od tego kościoła, ponieważ ta, która stoi tam teraz, jest już bodaj czwartą. Także. Takie oto historie wydarzyły się dzięki temu, że król Kazimierz III Wielki włączył Ruś do Polski. Także jak kiedyś będziecie gdzieś tam, może w Bieszczadach, gdzieś na Połoninie, to wspomnijcie tam naszego wielkiego króla. Jemu też tutaj się podobało. Kazimierz III Wielki, był ostatnim przedstawicielem dynastii Piastów. Nie pozostawił on potomka, który mógłby objąć tron na Wawelu. Stąd też następni królowie byli już z dynastii Jagiellonów. I oni też często tutaj przyjeżdżali. Czy to na polowania, czy żeby po prostu wypocząć na łonie przepięknej przyrody. Coś chyba jeszcze miałem mówić. Chyba jednak wszystko. A więc dzięki, pozdro i tymczasem.